oto Vigor i powiem wam szczerze, że trochę mi wstyd, że nie grałem w tą grę, bo ona nie jest nowa, ale ostatnio coś tam wyskoczyło mi na YouTubie właśnie o Vigorze i postanowiłem tą grę zainstalować. Gra jest dostępna na Xboxa, na PlayStation oraz na Switcha i między Xboxem a Switchem jest crossplay, PlayStation gracze grają samotnie, ale jeśli chodzi o ilość graczy, to nie ma tutaj problemu. Czym jest Vigor? Vigor jest podobny do Escape from Tarkov. Jeżeli znacie tą grę, to jest gra dostępna tylko na PC-tach i była ona dostępna u mnie na kanale, ale trochę prostszy Escape from Tarkov, trochę mniej hardkorowy Escape from Tarkov, ale podobnie jak tam. Grę zaczynamy w swojej bazie, tą bazę możemy rozwijać, jak widzicie w tym momencie na ekranie jest mnóstwo możliwości rozwoju, każdy upgrade waszej bazy dodaje wam coś, czyli więcej materiałów generujecie, możecie craftować lepsze bronie, lepszą amunicję, lepsze apteczki, bomby, granaty i tak dalej, a żeby rozwijać swoją bazę, no to należy zgromadzić surowce. Surowce gromadzimy walcząc i tutaj podobnie jak w Escape from Tarkov bierzemy swój najlepszy ekwipunek, jaki zgromadziliśmy w bazie i idziemy na mapę i na tej mapie walczymy, zabijamy innych graczy, lutujemy całe obszary, zwiedzamy domki, szukamy różnych skrydek i rzeczy, które tam są poukrywane i jeżeli uda nam się wyjść z mapy, tak samo jak w Escape from Tarkov, uciec z Tarkova, to wtedy ten cały loot przenosimy do swojej bazy, a jeżeli zginiemy, to wszystko co zgromadziliśmy podczas tej rozgrywki, włącznie z tym, co zabraliśmy z bazy na tą wyprawę, tracimy, no bo inni gracze mogą sobie to zabrać. Jak widzicie, nasza baza jest tutaj bardzo fajna, jest tutaj sporo różnych funkcjonalności, nie wszystkie je poznałem, nie będę ukrywał, nie grałem w tą grę jeszcze dostatecznie długo, żeby poznać wszystko, co tutaj jest do odblokowania i do zrobienia, ale są fajne funkcjonalności, fajne sposoby na zdobywanie skrzyń zaopatrzenia, te skrzynie zaopatrzenia dają nam oczywiście zaopatrzenie, karabiny, materiały, które potrzebujemy właśnie do ulepszania naszej bazy. To, co jest bardzo ważne i to, co powinienem powiedzieć chyba na samym początku tego filmu, to to, że Vigor jest grą darmową. Tak, jest ona darmowa na Xboxie, na Switchu i na PlayStation, tak jak powiedziałem, a płacimy, jeżeli byśmy chcieli szybciej tą bazę rozbudowywać, no to wtedy te skrzynie możemy sobie kupować za pieniądze i taki jest model płatności w tej grze. Co do trybów gry, to oprócz tego klasycznego, który już wam omówiłem, jest również tryb takiej szybkiej strzelanki, gdzie jest mniejsza mapa, mniej graczy i tam mamy losowy ekwipunek, nie zabieramy nic z bazy oraz nic nie możemy stracić. Tam każdy wygrywa w zależności od tego, jak dobrze wam pójdzie, jak dużo przeciwników pokonacie, którzy będziecie w tabeli na koniec rundy, to taki ekwipunek, taką nagrodę otrzymujecie. No dobra, tyle już tutaj z oglądania naszej bazy i tego, co tutaj jest do zrobienia, choć tutaj jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Chodźcie, pokażę wam samą rozgrywkę, na początku ten tryb klasyczny, a potem pokażę wam jeszcze ten tryb deathmatchowy, jak ja go sobie nazwałem. Na mapie włącznie z nami odradza się 12 graczy, tutaj przed rozpoczęciem rundy możemy sobie ich podejrzeć, możemy również zobaczyć, jakie uzbrojenie wzięli ze sobą, więc można się rozeznać mniej więcej, z kim mamy do czynienia. Do tego można ubezpieczyć swój ekwipunek tak, żeby na wypadek śmierci go nie stracić, ale za to trzeba zapłacić walutą z gry, którą można oczywiście odblokować za prawdziwe pieniądze lub trochę pofarmić. No to zaczynamy. Tak wygląda sama rozgrywka, widzieliście mapę, na mapie mamy zaznaczone miejsca wyjścia z mapy, czyli tam musimy dotrzeć, żeby pomyślnie ukończyć tą rundę. Po drodze lutując, szukając materiałów, żeby naszą bazę rozwijać, żeby naszą postać coraz lepiej wyposażać. No ale oczywiście po drodze możemy natknąć się na któregoś z innych graczy, no i wtedy już nie będzie tak łatwo. Graficznie gra wygląda całkiem spoko, choć jeśli chodzi o animację postaci, to ona trochę kuleje. Strzelanie jest dziwne, ale nie najgorsze. Ja bym się do niego przyzwyczaił. Bardzo podobno do tego znanego z DayZ, no bo też tego nie powiedziałem na początku, że za samą grę odpowiada studio Bohemia, czyli właśnie twórcy legendarnego już DayZ. Szkoda, że ta gra nie pojawiła się na PC-cie, bo jak wiecie, ja ostatnio głównie gram na PC-cie, no a gra została tylko na konsolach. O, tutaj chciałem coś ukraść z samochodu, włączył się alarm, ktoś to usłyszał, już zaczął do mnie strzelać, ale gdzieś udało mi się ukryć tych domków, jest sporo, mapa też jest całkiem spora, choć nie czuć tego, żeby trzeba się było jakoś bardzo długo szukać. Jeżeli ktoś chce być taki sneaky i tylko sobie polutować i wyjść z mapy, to również oczywiście da się to zrobić. Ja próbowałem tak tą rundę właśnie rozegrać. Czyli jak najwięcej materiałów zlutować i udać się do wyjścia.
Choć przed samym wyjściem z mapy ktoś mnie złapał. Tu jeszcze są telefony. Tego nie do końca zrozumiałem, ale w niektórych domach są telefony, z których można zadzwonić do innego domku i jak ktoś w tamtym domku odbierze, to wtedy wiemy, że on tam jest, ale nie do końca rozumiem. Także jeżeli wy dłużej graliście w Vigor, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, o co chodzi z tymi telefonami. Tutaj myślałem, że jest bliżej wyjście, ten statek, ale okazało się, podobnie jak w Escape from Tarkov, że niektóre wyjścia są zablokowane i trzeba zapłacić za to, żeby ich użyć. Tutaj jak za chwilę zobaczycie, dojdę do tego wyjścia, to jest informacja, że trzeba było zabrać z bazy karnistry z paliwem, bo ta ewakuacja jest za pośrednictwem motorówki, która nie ma paliwa, więc jeżeli byście mieli paliwo, żeby ją zatankować, no to wtedy można nią odpłynąć, a tak trzeba szukać innego wyjścia, a już myślałem, że jestem bezpieczny. Także nie, zawracam i szukam innego wyjścia, jeszcze po drodze lutując. No i tyle, jeśli chodzi o tą grę. Emocje są bardzo fajne. Ja już wielokrotnie wam mówiłem, że Battle Royale dają super emocje i nie ma innych multi, które dają podobne emocje, oprócz Escape from Tarkov właśnie, a Vigor, podobnie jak Escape from Tarkov, potrafi wam takie emocje dostarczyć, bo jak już macie zlutowany pełny plecak zapasów, kogoś zabiliście, zabraliście jego broń i ona jest wartościowa, zmierzacie do wyjścia, to wtedy serce naprawdę zaczyna walić coraz szybciej i chcecie jak najszybciej się ewakuować, a po drodze może was ktoś jeszcze zabić i wam to wszystko zabrać, a wy to stracicie, także moim zdaniem bardzo fajna jest ta gra. Szkoda, że jest tak mało popularna. Nie wiem, dlaczego tak mało osób w nią gra. Twórcy ją cały czas rozwijają. Jest oczywiście tutaj jakaś przepustka sezonowa, dostępna, również płatna, co nam pozwala odblokowywać więcej ekwipunku, więcej uzbrojenia. Ale jeżeli chodzi o sam czysty gameplay, to gra jest 100% bezpłatna. Nie trzeba za nią płacić i można sobie w nią pograć. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy wy w ogóle znaliście Vigor, czy o niej słyszeliście, a może już w nią gracie. Ja się cały czas zastanawiam, czy dłużej do tej gry nie przysiąść, bo powiem wam szczerze, że po tych kilku godzinach rozgrywki cały czas mnie ciągnie, żeby wrócić do Vigoru i trochę tą moją bazę rozwinąć, trochę tam postrzelać, pozabijać i być troszkę lepszym w tą grze. Ja lubię taki klimat postapokaliptyczny, fajnie ta gra budzi emocje i buduje emocje. Ja naprawdę kilka razy tutaj się z nerwów spociłem, a właśnie emocje to jest to, czego ja szukam w grach, także bardzo miło mi się w to grało i naprawdę dużo nawiązań do Escape from Tarkov. Zastanawiałem się, czy Escape from Tarkov wyjdzie na konsolę, a tymczasem Vigor to jest trochę odpowiednik Escape from Tarkov właśnie dla konsol. Za chwilę wam jeszcze pokażę tą rundę deathmatchową, która jest również bardzo ciekawą funkcjonalnością w tej grze, bo jeżeli już wszystko stracimy, jeżeli już naprawdę wszystko, cały nasz loot, cały nasz ekwipunek straciliśmy walcząc na tej podstawowej wersji gry, no to tam jest szansa, żeby się odkuć, tam jest szansa, żeby tak za darmo, że tak powiem, z losowym wyposażeniem zdobyć trochę rzeczy, no i odbudować naszą pozycję. Także sami zobaczcie, ten tryb deathmatchowy jest dużo bardziej dynamiczny, bo tutaj po każdej śmierci się odradzamy, właśnie ktoś mnie zabił, za chwilę się odrodzę i uda mi się na nim zemścić z rewolwerem. Ten rewolwer jest naprawdę bardzo mocny, to jest w ogóle moja pierwsza rozgrywka w Vigor, ale jak widzicie, rewolwer jak siądzie, to zabije jednym strzałem, także naprawdę bardzo fajny. Bardzo fajnie się tutaj gra, jest szybciej, dynamiczniej, mniej trzeba kampić, mniej trzeba zwiedzać. I tak jak powiedziałem, to jaką nagrodę otrzymacie po takiej rundzie zależy od tego, jak wysoko w tabeli będziecie, ile zrobicie killi, ile zdobędziecie punktów. Po mapie są również porozrzucane skrzynie z zaopatrzeniem. W tych skrzynach możemy znaleźć lepsze wyposażenie, lepsze uzbrojenie czy medykamenty, bo w tej grze, o czym chyba... Ten pan chyba nie był zbytnio ogarnięty. W tej grze samo zdrowie się nie regeneruje, także trzeba użyć bandaży czy antybiotyków, żeby się wyleczyć. Wybaczcie może mojego aima, ale dawno nie grałem na konsoli, a tutaj musiałem grać padem. Zresztą odrzut tutaj jest naprawdę gigantyczny, przypomina mi się DayZ. Jakby to jest podobna mechanika strzelania, o czym już mówiłem, no ale to są ci sami twórcy. Szkoda, że tej gry nie ma na klawiaturze i myszce, bo lepiej mi się ostatnio gra myszką i klawiaturą niż padem. Choć nie szło mi chyba na
najgorzej. Ostatecznie drugie miejsce mówi samo za siebie. Na minutę przed zakończeniem każdej rundy włącza się już Last Man Standing, czyli wtedy odradzanie już jest wyłączone, więc wtedy jak zginiecie, to już do końca rundy możecie tylko obserwować. Cała runda trwa 10 minut, no i po zakończeniu jej, tak jak mówiłem, w zależności od tego, które miejsce zajmiecie w rankingu, takie nagrody otrzymujecie. Ja za moje wywalczone drugie miejsce dostałem jakąś skrzynkę i zapasy. Za krótko jeszcze gram, żeby powiedzieć, czy to dobre, czy niedobre, ale 400 punktów, jedzenie oraz skrzynkę, którą mogłem sobie po rundzie otworzyć. Samo otwieranie skrzynki ma fajną animację i jest satysfakcjonujące, a to również w grach tego typu jest ważne. Jakieś materiały i kofeina. Kofeina zawsze się przyda. Także oto Wigor, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, co myślicie, a teraz dzięki, że oglądałeś i do zobaczenia następnym razem. Cześć!